Jeden z miliona polskich żołnierzy. Jeden z 316 cichociemnych. Jeden, jedyny w swoim rodzaju dowódca partyzancki. 16 czerwca 1944 roku zginął Jan Piwnik Ponury, bohater Nowogródczyzny i Gór Świętokrzyskich. Jan Piwnik Ponury to jeden z najsłynniejszych cichociemnych, znakomity dowódca partyzancki, który wielokrotnie wymykał się obławom hitlerowskim, nieugięty wobec sowieckiego okupanta, przed którym ochraniał ludność cywilną. W 1939 był w formacjach zmotoryzowanych policji polskiej, wycofywał się w kierunku Rumunii, dociera do Francji. Francja upadła w sposób upokarzający. Wyspą ostatniej nadziei stała się Anglia i tam dotarł porucznik Jan Piwnik. Zgłosił się do tych, których nazywano cichociemnymi, czyli do tych, którzy byli zrzucani w kraju. Cichociemnym nie zostawało się na podstawie rozkazu przełożonego. Cichociemnym trzeba było chcieć zostać. Oczywiście chcenie to za mało, trzeba było skończyć wyczerpujący kurs przygotowawczy. Jan Piwnik jest jednym z pierwszych. W listopadzie 1941 roku skacze do Polski. Wyznaczany na różne odcinki, ostatecznie znalazł się w Górach Świętokrzyskich, w Kieleckiem, gdzie zorganizował oddział partyzancki. Absolutnie brawurowa akcja rozbicia więzienia w Pińsku, w którym to więzieniu siedzieli żołnierze AK, w tym również cichociemni. Przebrani w mundury niemieckie wjeżdżają na teren więzienia, rozbrajają strażników, rozbijają bramę, wyprowadzają wszystkich i wychodzą bez szwanku z jednym rannym. Świetnie przygotowana, kapitalnie przeprowadzana akcja, której mózgiem i wykonawcą był Jan Piwnik. Zostaje dowódcą KDW na obszar kielecko-radomski i staje się praktycznie dowódcą zgrupowania świętokrzyskiego Armii Krajowej. Na słynnym Wykusie w Górach Świętokrzyskich ma swoją bazę i tam naprawdę Jan Piwnik Ponury z formacjami Armii Krajowej, które coraz bardziej się powiększają, prowadzi bardzo aktywną działalność dywersyjną, sabotażową wobec Niemców, likwidując również bandytów, którzy niszczą polskość. Oddział Ponurego wykonuje akcję na niemieckie pociągi. Wysadza jeden, drugi pociąg. Niemcy wtedy jadą do Michniowa i zabijają. Wedle przygotowanej listy zabijają około setki mieszkańców Michniowa. Zupełnie niewinnych. Więc Ponury wykonuje następną akcję. Uderza na pociąg urlopowy tak zwany, którym jadą Niemcy, żołnierze niemieccy, nie cywile, żołnierze, z frontu na urlop. Zatrzymuje ten pociąg i zabija jadących Niemców. Znowu barbarzyński odwet niemiecki. Wracają do Michniowa i wymordowują całą wieś. Najmłodszy mieszkaniec Michniowa miał 2 tygodnie. W momencie, kiedy rozpoczyna się operacja Burza, podejmuje działania na tak zwane Schlitzpunkt. Niemieckie posterunki, silnie uzbrojone i przeprowadza znakomicie szereg akcji. W jednej z takich walk ginie właśnie w czasie ataku na ten Schlitzpunkt. Jego ostatnimi słowami, kiedy umierał ciężko ranny, były słowa: pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Ponury jest legendą do dziś. Jest tym wzorem nieulękłego, inteligentnego, odważnego żołnierza, który walczył, bo takie były czasy. Walczył, wiedząc, jakie ma to konsekwencje. Ale wiedział, że nie można stać i czekać z bronią u nogi. Że dla kręgosłupa moralnego narodu, dla przetrwania walka jest czymś koniecznym i niezbędnym.